Wersja polska, studio opracowań filmów w Warszawie. Tekst Mariusz Arno-Jaworowski, czytał Andrzej Matu. Firanki i zasłony upięte w regularne fałdy to do niedawna tylko marzenie każdej pani domu. Dziś mamy już system Careo. Careo to samoczynnie układające się fałdy. Careo to wygodne zdejmowanie zasłon i firanek nie zmieniające układu fałd. Careo to styl. Careo to elegancja. Dostawca Careo Produkt, Warszawa, telefon 24 65 32. Gerda to rewelacyjnie prosty podnośnik hydrauliczny o napędzie elektrycznym do obsługi samochodów osobowych. Szczególnie przydatny do prac mechanicznych, antykorozyjnych i konserwacyjnych. Jedyne w świecie rozwiązanie techniczne chronione patentami w Europie, Stanach Zjednoczonych i Japonii. Atest Instytutu Transportu Samochodowego oraz Technischer Übermachungsverein z Hanoweru. Gerda służy każdemu. Adres producenta: Warszawa, ulica Surowieckiego 1, około Megasamu na Ursynowie. Telefon 43 80 08. Chcesz kupić? Zadzwoń zaraz albo zapamiętaj adres. Teraz zapraszam Państwa na kolejną relację z obrad Okrągłego Stołu. Piątek był również pracowitym dniem obrad w Pałacu Rady Ministrów. Spotkali się członkowie zespołu do spraw środków masowego przekazu, podzespołu do spraw górnictwa, podzespołu do spraw reformy prawa i sądów. Obradowała także grupa robocza do spraw stowarzyszeń. Proszę panów, ja chciałbym zacząć od pytania. Jak waszym zdaniem ma się atmosfera i przebieg rozmów, w których uczestniczycie, do tego, co wczoraj na konferencji prasowej powiedział Lech Wałęsa, że na sytuację w kraju, która powstanie po zakończeniu Okrągłego Stołu, trzeba spojrzeć po nowemu, a nie po staremu, że trzeba dążyć do porozumienia. Powiedział również, że po stronie opozycyjnej kształtują się w zasadzie takie dwa odmienne kierunki. Jeden zmierzający przede wszystkim do rozliczeń, a potem dopiero do współpracy, a drugi, który chce zacząć od współpracy. Lech Wałęsa jest za tym drugim rozwiązaniem. Za jakim wy jesteście? Wie pan, ja myślę, że to można w ogóle tak powiedzieć, że cały ten stół jest efektem pewnych rozliczeń, pewnych zaszłości, pewnej przeszłości, którą teraz jak gdyby wszyscy spijamy, prawda, i musimy to uporządkować. Ale właśnie może o bardzo konkretnych rzeczach pan byłby łaskaw powiedzieć, przedstawiciel górników najbardziej tu poszkodowanych. No są górnicy bardzo poszkodowani stanem wojennym, w tym sensie, że stracili pracę, stracili mieszkania. Duża ich część wyemigrowała niestety. No i o tyle musi być ta rzecz załatwiona przy tym okrągłym stole właśnie. Muszą być podjęte decyzje, co ma być z tymi górnikami pozbawionymi pracy. Strona rządowo-koalicyjna wyszła naprzeciw naszemu żądaniu w odniesieniu do górników zwolnionych w sierpniu 1988 roku, względnie później. Natomiast zdecydowanie stoi przeciwko przywracaniu do pracy górników zwolnionych po 13 grudnia 1981 roku. A oczywiście była ich znakomita większość tych górników. Załogi liczą na to, że strona rządowo-koalicyjna zmieni swoje stanowisko, bo to nie jest tylko sprawa tych górników, którzy zostali wyrzuceni z pracy, ale jest to także i przede wszystkim sprawa tych załóg, atmosfery wśród załóg, atmosfery na kopalni. Będą przywróceni albo nie będą przywróceni. To nie jest obojętne dla nikogo. Właśnie, ja myślę, że tu jest jak gdyby dwie kwestie w tej sprawie, roszczeń czy rozliczeń, jeżeli już uporczywie do tego wracamy. Otóż sprawa krzywd indywidualnych, które powinny być naprawione i dotyczy to różnych środowisk. Środowiska dziennikarskiego również, środowiska nauczycieli, górników, jak żeśmy słyszeli. I w tej sferze jak gdyby strona rządowa
koalicyjno-rządowa wychodzi nam naprzeciw. Oni też uważają, że należy te krzywdy naprawić. Te, które zaszły przy weryfikacji, to chodzi o mniej więcej 1000 dziennikarzy, a szczególnie dotyczy dziennikarzy telewizji, którzy jak gdyby nie mają innego zawodu. A telewizja jest monopolistą w Polsce. Natomiast druga kwestia, być może bardziej zasadnicza, bardziej, chociaż to jest kwestia dyskusji, czy losy indywidualne są ważniejsze, czy pewne zasady. Otóż my walczymy tu o zasadę, którą by trzeba tak sformułować.